Państwo pytają, samorządowcy odpowiadają. Zaprasza Dariusz Ziemiańczyk. Mam pytanie do Darek Ziemiańczyk. Witam Państwa. Dzisiaj moim i Państwa gościem jest wójt gminy Nowy Kawęczyn, Włodzimierz Ciok. Witam Pana. Witam Pana, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie wójcie, w tym roku obchodzi Pan jubileusz 30-lecia pracy w samorządzie gminnym na stanowisku wójta. I w tym kontekście chciałbym Pana zapytać, czy łatwiej było być wójtem, powiedzmy, 30 czy 20 kilka lat temu, czy teraz? No tak, pytanie 30 lat, pytanie, powiem, trudne. Tutaj tak jakby, ja myślę, że odpowiedź może nie, wcale nie być taka długa, bo jeśli samorząd jest pasją i w samorządzie pracuje się tak jakby, według mnie po prostu lubi się tę pracę i to ona jest, pomimo różnych trudności, w różnym okresie czasu, była zawsze dla mnie bardzo przyjemna i satysfakcjonująca. Cały ten okres teraz, biorąc razem, wspominam bardzo, bardzo miło. To jest praktycznie najważniejsza część mojego też życia. Ja myślę, że ten pierwszy okres to był taki, ja zawsze podziwiałem profesora Kuleszę i Rogulskiego, bo to oni pisali tą pierwszą ustawę samorządową i przede wszystkim za odwagę, za to wprowadzania tej ustawy, tych przepisów. I, o samorządzie. Tak, i organizowania w ogóle samorządu. To tak jakby była początek, to była tak, no, jak to mówią, orka na ugorze, dlatego że nikt nie miał w Polsce tak naprawdę, z tego pokolenia, nikt nie miał doświadczenia pracy w samorządzie. Wszyscy wiedzieli, że gmina to jest gmina, że tak jakby wojewoda, administracja rządowa rządzi wszystkim. Mało tego, mieliśmy doświadczenia z komisarzami wojskowymi i tak dalej w tym ostatnim, tak jakby tym okresie przed tym samorządowym. I my wtedy młodzi, bo mogę przypomnieć, miałem wtedy 35 lat, my wtedy młodzi, pełni zapału oczywiście chcieliśmy, wydawało nam się, że ten świat od razu, że tak powiem, postawimy o 360 stopni, a to wcale nie było takie proste, bo po pierwsze sami uczyliśmy się tego, nie do końca po prostu rozumieliśmy to i wydawało nam się, że wszystko wolno, a niestety pierwszy z punktów pracy w samorządzie to jest na podstawie prawa i w granicach prawa. Także trzeba tutaj było to respektować. No i oczywiście... Przepraszam, wejdę słowo. Pan użył przed chwileczką sformułowanie, że wydawało wam się, że wszystko wolno. Oczywiście to, no, to taka swego rodzaju przenośnia, ale rozumiem, że to było w tym kontekście, skoro samorząd, skoro się mamy sami rządzić, tak. Czyli... No po prostu to my decydujemy o tym, co się będzie u nas na terenie, powiedzmy, no w tym konkretnym przypadku, na terenie gminy działo. Rozumiem, że to tak. Takie troszeczkę było też to myślenie. Tak, tak to właśnie takie było myślenie i myślę, że to było dobre myślenie, tylko jeszcze raz powtarzam. Że na podstawie prawa i w granicach prawa to trzeba było mieć zawsze świadomość przed sobą, żeby uchwały były ważne, żeby zarządzenia, żeby rozporządzenia były ważne, żeby nie były kwestionowane. To trzeba było po prostu respektować. Teraz wydaje się, że to w tej chwili to, o czym Pan mówi, to brzmi troszeczkę tak jak taka śmiesznotka, prawda? Jak taki dowcip w tym kontekście, że no jest sesja i teraz róbmy tak, żeby nasze uchwały były zgodne z prawem. To znaczy,
no nikt nie zamierzał, ani nikt nie szedł w kierunku, żeby nie były, tylko ta świadomość była zupełnie inna, prawda? Świadomość zupełnie była inna. Oczywiście teraz też się zdarza tak, że niektóre uchwały na przykład podejmowane przez Radę Gminy są kwestionowane przez Wydział Prawny Wojewody i załóżmy są... Ale rozumiem, że rzadziej. No na pewno rzadziej. Powiem tutaj jeszcze, już kończąc ten wątek, tak jakby taki no, prawny, to powiem tak. Przez cały ten okres czasu, przez te 30 lat, prawo jednak, jeśli chodzi o samorząd, zmieniało się i nie zawsze to prawo też, to jest moje zdanie, nie zawsze to prawo zmieniało się na korzyść samorządu i tak jakby no, zgodnie z tym, czego by oczekiwał samorząd, czego by oczekiwały wspólnoty samorządowe, że tak powiem. Tak. Przede wszystkim no, tu generalnie chodzi o finansowanie samorządu, bo na początku było, mimo wszystko było troszeczkę luźniej, łatwiej było, że tak powiem, decyzje, nie było tych ram takich ścisłych i łatwiej było planować inwestycje, łatwiej było planować, że tak powiem, tak jakby inwestycje, remonty, w ogóle budżety było łatwiej planować. Natomiast no, im dalej, tym bardziej, że tak powiem, te ramy tak prawne troszeczkę tutaj finansowe zaciskały się i no i pod tym względem chyba jest troszeczkę trudniej, co nie znaczy, że jest to w tej chwili niewykonalne. Myślę, że jeszcze raz powtórzę, każdy okres w tej mojej pracy miał tak jakby takie etapy, gdzie no, trzeba było realizować przede wszystkim no, te potrzeby mieszkańców. Myślę, że w bardzo dużej mierze nam się to udało. Na dzień dzisiejszy no, jestem zadowolony z tego, co udało nam się osiągnąć w tych warunkach na terenie naszej gminy. No jest właśnie. I panie wójcie, przechodząc do już tematów bieżących, powiedział pan przed chwileczką, że jest pan zadowolony a propos tego, co udało się osiągnąć, prawda? Jeżeli chodzi o tę sferę samorządu, samorządową, sprawowania, powiedzmy tutaj w tym konkretnym przypadku władzy wykonawczej. Nowe inwestycje, bo jesteśmy już, no minęła połowa roku. Najważniejsze inwestycje, które przed panem, przed samorządem gminy Nowy Kawęczyn w roku 2024. To? W zasadzie na ten moment, no tak jak no, jesteśmy już poza połową roku, czyli za połową realizacji budżetu gminy na 2024 rok. Wszystkie inwestycje, które na ten rok były planowane, są planowane, mamy już zakontraktowane, czyli w większości mamy podpisane umowy, są w trakcie realizacji. To jest cztery drogi, mamy podpisane umowy. Jedna jest wykonana, bo w Rzędkowie jest wykonana. Mówi pan o drogach gminnych. Gminnych, tak. W Rzędkowie już jest droga wykonana. Mamy umowy podpisane na drogę w Esterce i na dwie drogi w Raduczu i na drogę w Suliszew-Zazdrość. Także one do końca września, bo mniej więcej tak mamy te terminy tam ustalone, do końca września te drogi będą wykonane. Mamy rozstrzygnięty przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szyboga, Podsiadna i Podstrobów. To jest cała inwestycja, będzie kosztowała ponad 9 milionów złotych. Tutaj 8,5 miliona mamy dotacje z Polskiego Ładu, pozostałe środki to są środki gminy. Oczywiście 29 jest sesja
Uzupełnimy tutaj, jeśli Rada uzupełni uchwałą środki budżetowe, bo brakuje nam 300 tysięcy złotych do tego, żebyśmy zabezpieczyli środki i podpisali umowę z wykonawcą. No mam nadzieję, że 300 tysięcy to jest dużo, ale w stosunku do wielkości inwestycji to nie są duże środki. Tutaj radni zgodzą się na to, żeby te pieniądze dołożyć. Także do końca sierpnia podpiszemy umowę i do końca listopada 2025 roku mamy wykonać tą inwestycję. Czyli to są te najważniejsze inwestycje, które w tym roku ta inwestycja rozpoczęta jest najważniejsza i jeśli chodzi o środki finansowe, to są największe środki finansowe. Jeszcze jest bardzo ważna rzecz. Jesteśmy w końcówce przygotowania dokumentacji technicznej na rozbudowę oczyszczalni ścieków. To jest tak jakby perspektywicznie ważna rzecz, dlatego że zamierzamy dalej rozbudowywać sieć kanalizacyjną na terenie gminy. Myślę, że w przyszłym roku uda nam się zmontować środki finansowe. Oczywiście liczymy tutaj też na pomoc ze strony i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Myślę, że i z dotacji, różnego rodzaju dotacji państwowych na rozbudowę tej oczyszczalni, bo liczymy, że to będzie kosztować około 16 milionów złotych, czyli po prostu własnych środków tyle nie uzbieramy, ale jest to bardzo ważne perspektywicznie, żebyśmy mogli dalej rozwijać tą sieć kanalizacyjną. No i jesteśmy w tej chwili, mamy przygotowaną koncepcję na budowę ścieżki rowerowej, tu gdzie mamy podpisaną umowę z Zarządem Dróg Wojewódzkich, z Urzędem, z Marszałkiem Województwa na rozbudowę tej ścieżki w kierunku Rawy. Także jest przygotowana koncepcja. Koncepcja jest przesłana do Zarządu Dróg Wojewódzkich. W najbliższym czasie mają się odbyć konsultacje między przedstawicielami gminy, Zarządu Dróg i oczywiście architektem, i ewentualnie wniesienie jeszcze uwag i poprawek do tej koncepcji. No, do końca roku mamy czas przygotowania już gotowej dokumentacji technicznej na budowę tej ścieżki, także gdyby nam się to udało, to mam nadzieję, że w przyszłym roku byłby ten temat realizowany. Czyli rozumiem, że można będzie w przyszłym roku, trzymam kciuki, żeby tak było, przejechać ścieżką rowerową ze Skierniewic przez Nowy Kawęczyn już do samej Rawy Mazowieckiej? To znaczy, chciałbym, żeby to było, my jesteśmy tak jakby zainteresowani takim tematem, jak pan redaktor mówi, natomiast nasza jurysdykcja jako samorządu gminy Nowy Kawęczyn sięga tylko do granicy gminy Nowy Kawęczyn, czyli tak naprawdę do powiatu również granicy. Tak, do powiatu rawskiego, do powiatu rawskiego. I mam nadzieję, że dalej tutaj gmina Rawa Mazowiecka wspólnie z Zarządem Dróg Wojewódzkich i Urzędem Marszałkowskim dalej, że tak powiem, ten temat poprowadzi, będą realizować, bo to jest bardzo ważne, żebyśmy mieli oprócz tej drogi, która na dzień dzisiejszy akurat takie informacje otrzymałem od Zarządu Dróg, że w ciągu doby tą drogą 707 przejeżdża ponad 5 tysięcy pojazdów, czyli Mówi Pan o drodze wojewódzkiej między Skierniewicami a Rawą Mazowiecką. Rawą Mazowiecką, tu właśnie przez Nowy Kawęczyn, o tym co mówimy, o tej ścieżce. To jest ponad 5 tysięcy pojazdów w ciągu doby, czyli samo w sobie tak jakby widać, że ten drugi pas tak jakby dla pieszych, dla rowerów w ciągu tej drogi jest konieczny. Tak, ze względu chociażby, albo przede wszystkim bezpieczeństwo. Panie Wojciech, bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Miałem oczywiście jeszcze inne tematy, które chciałem Pana zapytać, ale przy następnym naszym ewentualnie spotkaniu będę o nie pytał. A dzisiaj bardzo dziękuję. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był Włodzimierz Ciok, wójt gminy Nowy Kawęczyn. Dziękuję bardzo.
Tak, chociażby z okazji tego 30-lecia tyle myśli się ciśnie do ust, że trudno odpowiedzieć na pańskie pytanie, ale starałem się. Dziękuję bardzo. Dziękuję.